Zwłaszcza do tych skarżystów. Także trudno. Mieliśmy inne. Mieliśmy miks taki krokietowy. Krokietową wariację. Odmiana musi być. Gęsty żurek, krokiety z serem, kapusta z grzybami z serem. Ej, a ty byłaś mama na tych listach do M2? Nie, nie wiem. Nie. Nie, no nie. No, nie, my byliśmy na 1, a 2 chyba oglądałam. No bo teraz jest 3, niektórzy do kina. A ja wiem. Jakoś. Ruszamy. Wiesz, co mi w kinie denerwuje, nie? Dlatego nie lubię już chodzić w kinie do kina. Śmierdzące chrupki. Jak widzę tych wszystkich, kurde, i siedzą z boku i mi chrupią i lipią tą kolą, to mam dosyć. A zresztą, no, zawsze się taty pytam, nie? Ja mówię, no dobra, możemy iść, ale bez popcornu, bez coli, to on nie idzie. No, no to nie idzie. Szukaj wyróżnionych ofert na Allegro. Wiesz, Krzysiu w ogóle nie lubi chodzić do kina, nie? Ale są w Poznaniu kameralne kina. No wiem, właśnie mówiłam. No, właśnie, do takiego kina się muszę przejść. Mamo, opisz co, to normalne kulturalne warunki, a nie jakieś hołota, kurczę. A najlepsze to jest, jak się zapalają te światła. Jak ja widzę ten chlew, to po prostu mam dosyć. To mam po prostu dosyć. Gdzie to się nie dzieje, mówię. Ostatnia obsługa kina dała mamie napiwek, bo zaczęła sprzątać. No, ty patrz. Długo nad tym myślałaś? Bardzo. Przed 5 minut. Chciałam to powiedzieć. W końcu znalazłam ofertę. No to faktycznie, no, no jak chcą sobie zjeść, niech kupią, niech sobie przed tą salą zjedzą, nie? I nie wchodzą. Czy ja dlatego nie chodzę do kina, no, bo ja jak oglądam coś, to bardzo lubię jeść. Aha. Wręcz muszę jeść, dlatego. A ja mam zakodowane to jeszcze, jak my chodziliśmy ze szkołą, jak chodziliśmy, to była podstawa. Żadnych cukierków, żadnych tych, brońcie Panie Boże, żeby jakieś chwaszczenie papierków. To jest nic. Słyszę. Ja sobie kiedyś w kinie, jak byliśmy z Juki na maratonie. Mama to byś na maratonie nie wyrobiła. Tam sobie wiada, nogi wyciąga, tymi kocami się przykrywa. A ja sobie perfidnie przyniosłam bułę z pasztetem i ogórem. No co, głodna była. No kurde, całą noc tam siedziałam. Ale mogłaś coś mniej aromatycznego. Ale miałam ochotę na bułę z pasztetem. Ale to przerw nie ma? Ostatnio. Nie ma przerw, tak? Co? No, no właśnie, to w przerwie można się najeść, tak? A, w przerwie to trzeba lecieć, kibel zająć. Tu skręcę, tak? Na tym, czy tam dalej skręcić? Dalej da się też skręcić. No. Chyba będzie prościej. Tak? No, ale później sobie przez Alankę możesz jechać. Albo możesz sobie zawrócić. Nie. Mogę zawrócić. A nie możesz nas tutaj wysadzić? Gdzie? Za przejściem dla pieszych? Gdzie? No tu, jak prosto. To teraz byście musieli wyskoczyć. Tu? Teraz? Nie, no dobra już. Ej, nie, bo tu nie dojdziemy do przejścia dla pieszych, nie możemy tu wysiąść. Jak to nie? Przecież my chyba to wysiadamy, czy nie? Nie, no przecież ja tam skręcę. Chciałam! Tylko ja najchętniej bym. Ja sobie powiem, mogę jechać po swojemu? Możesz wysłać ją spod Poznania. Dobrze. I tam sobie po prostu już bez nawracania sobie wiem. Jak to się nazywa, mistrzunią? No tak, na taksometr. Wow. Oskar tak lubi. Kalniesz go. Kurde, ja nie pojadę do mojego. Pan się kurde też zastanowił, że jednak musi tutaj. Że ten nawet jest naprawdę gdzie jeździć. Teraz jeszcze są temperatury w plusie, jak się zacznie mróz, to tej do pracy nie pojadę. Już nie przesadzaj. Ty teraz tę opomę wymienisz, tak? Masz. Bo wiesz, moja mamusia cię nie puści ze mną w górę, jak nie będzie miał zimowych opon. Prawda, nie mamusiu? Puszczę, nie będę miał zimowych opon. Ja też nie mam jeszcze wymienionych. No ja nie wiem, jak tak można jeździć. No. Wy sobie tu wysiądziecie, tam dalej. Nie, nie, mama. A ja sobie pojadę prosto i tam nawrócę. Tak myślę. Czy ja wiem, że to trochę głupio to zrobiłaś. Czy będę musiała jechać przez sen? A, no to tam. To. Żeby. 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 Ż
I ja tu bym chciała coś skręcić. Za chwilę przecież wszyscy przyjeżdżą w tym momencie, wszyscy stwierdzili, że to jest właśnie jedyna opcja. Zapytać, i tak nikt nie jeździ. Ewentualnie byście zainteresowani współpracą z Jerzy. Proszę bardzo. Dziękujemy uprzejmie. Wszystkiego dobrego, Krzyś. Do następnego spotkania. Bo pan tam. Wysadziliśmy ich. Olej Krzysia. Wszyscy się znają na pozycji, więc w ogóle no naprawdę. Ty masz takie też doświadczenia w sumie wszelakie. No ale wiesz, z dużymi wytwórniami, więc wiesz jak to, że to jest... Ja to wyjadę, tak jak chciałam wyjechać. Dokładnie. Jesteś odsyła na... Chyba tak. Czyli, że właściwie... Na prawo. Że jest jedna osoba odpowiedzialna za... Nie sposób zapamiętać imię, bo czasami jest tak dużo w dużych firmach. Wasze sukcesy przeżywamy ogromnie. Każda klęska każdego artysty jest też naszą klęską. Bardzo się identyfikujemy. Tutaj Państwo nie widzicie, ale siedzi obok Ola, która się zajmuje też artystami. Można skręcać w lewo. No właśnie. Są lewo skręty. Kurde, jak dobrze żeś powiedział, bo bym pojechała. Szybko. Mamy okazję się przejechać nową estakadą katowicką. Południowa nitka jest już oddana do użytku. Ekstra! Są fajne ekrany, dźwięk oszczelny. Skończyli. Trzy pasy. Niczym w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. No, nam jeszcze daleko do takich drugiego nie ma. To nie Śląsk. Jestem zadowolony. Się wyrwałeś, nie? Z domu. Oczywiście.